Weronika Falkowska należała do faworytek młodzieżowych mistrzostw Polski, które odbyły się na kortach AZS-u Poznań. Niestety w rywalizacji singlistek Radomianka odpadła już w pierwszej rundzie. Lepiej spisała się Aleksandra Buczyńska, która wygrała dwa mecze i dopiero w ćwierćfinale musiała uznać wyższość rywalki. Obie radomskie tenisistki pokazały klasę w zawodach par mieszanych. Aleksandra Buczyńska wystąpiła razem z Janem Gałką z Warszawianki Warszawa. Radomsko-warszawski duet zdobył złote medale, pokonując w finale parę Weronika Falkowska Daniel Kosek z Mery Warszawa.